Radyjko Dorota. Hej na dobrych frekwencjach. Tu Dorota. Kilka dni ciepłej, słonecznej pogody i zmiana. Dziś pada i jest dużo chłodniej. Pracuję słuchając deszczu uderzającego w rynne. Miarowy, spokojny rytm spadających kropli wycisza i służy skupieniu. Pracuje mi się wyśmienicie. Od czasu do czasu wyglądam za okno na kwitnące drzewa. Ta chwilowa przerwa od słońca ma swoje dobre strony. Za chwilę wszystko się zazieleni. Tej audycji możecie posłuchać, kąpiąc się w deszczu albo w słońcu, bo nie wiem, kiedy tu zajrzycie. Lecz bez względu na aurę, pozwólcie sobie, by czerpać radość z tego, co jest. Relacje to jedyny sposób, byśmy mogli poznać samych siebie i dostrzec to, co pozostaje poza naszą świadomością. Jak sądzę, dlatego właśnie wzajemne przyciąganie się nie jest przypadkowe. Im dłużej pracuję jako terapeuta systemowy, tym lepiej widzę, że wszystko, co dzieje się w życiu, ma swoją logikę i sens. A każdy człowiek, który staje nam na drodze, ma znaczenie dla rozwoju naszej świadomości i empatii. Cokolwiek sądzimy, zawsze przyciągamy się na podobnych wzorcach, nawet wtedy, a może zwłaszcza wtedy, gdy reprezentujemy skrajnie przeciwne postawy wobec danego wzorca. Wydawać by się mogło, że tych tak odległych orientacji absolutnie nic nie łączy, a tymczasem są to w istocie dwie strony tej samej monety. Jedna nie może istnieć bez drugiej dopiero razem stanowią całość. Co więcej, jedynie wtedy jesteśmy w stanie poprzez tę metaforyczną monetę wnosić do społecznego systemu własną, unikatową obecność. Powiedziałabym wówczas dopiero możemy zalogować się do systemu własnym ID i uzyskać dostęp do wszystkich istniejących tam uprawnień. Uznanie w równym stopniu siebie i innych umożliwia nam identyfikowanie się z otoczeniem w sposób jednoznaczny, trwały i przy zachowaniu własnej niepowtarzalności. By to jednak było możliwe, trzeba wejść w taki stan umysłu, który pozwala odbierać, rozumieć i interpretować otaczającą rzeczywistość. Ten stan umysłu zwany jest świadomością. Jednak to nie takie proste. Choć jesteśmy przekonani, że świadomość to nasze główne centrum dowodzenia, Prawda jest taka, że świadomość stanowi zaledwie 10% naszego umysłu. Przykładowo, dr Bradley Nelson, ten odkodu emocji i ciała, twierdzi, że świadomość stanowi zaledwie 1% naszego całego potencjału. Pozostała część jest umieszczona w podświadomości, czyli w miejscu, które jest niedostępne naszemu świadomemu umysłowi. I pewno dlatego to, co nieuświadomione, powraca jako przeznaczenie. Opowiadam o tym w pierwszej części audycji, czy ta pani jest wróżką którą linkuję Wam w prawym górnym rogu ekranu. Czym więc jest pozostałe 90% aktywności naszego mózgu? To baza danych, w której zgromadzone są różne stany emocjonalne, a także sposoby reagowania w określonych sytuacjach. Można powiedzieć, że są to automatyczne sposoby działania, myślenia i odczuwania. Inaczej mówiąc, są to zapisane w nas algorytmy, na podstawie których wybieramy sobie partnerów. Tworzymy zawodowe relacje, a nawet to, jak będziemy sabotować samych siebie. Z jednej strony świadomie pragniemy żyć szczęśliwie, z drugiej zaś zupełnie nieświadomie przekonani jesteśmy o tym, że niezależnie od poziomu naszego szczęścia, najważniejsze jest to, by przetrwać za wszelką cenę. Tak rodzi się wewnętrzny konflikt. Pragniemy jednego, a czynimy coś zupełnie innego. Szamoczemy się ze sobą, lecz nie możemy znaleźć przyczyny wewnętrznych rozterek. Sfrustrowani i zmęczeni tym stanem, zaczynamy szukać winnego naszego samopoczucia. I tu z pomocą przychodzą nam ci, którzy nas najbardziej wkurzają, bo pokazują to, co stanowi blokadę na naszej drodze do szczęścia. Niestety opacznie obwiniamy ich o to, że czynią nasze życie piekłem. Tymczasem oni potrzebni są nam bardziej niż ktokolwiek inny, bo są w stanie pokazać, w czym leży sedno problemu. Dzięki nim możemy dostrzec przekonania, które wymagają weryfikacji, oraz postawy, które trzeba przekształcić, by nie hamowały naturalnego przepływu i swobodnego rozwoju. By to zobrazować, opowiem Wam historię Bogny i Nataszy. Bogna to ambitna młoda dziewczyna, która wyruszyła na podwój świata. Skończyła międzynarodową uczelnię i od razu wskoczyła na głęboką wodę. Wchodząc we współpracę z zamożnym biznesmenem, który na jednym z dalekich kontynentów chciał zbudować prestiżową markę kosmetyczną. Bogna była bardzo przejęta i czuła na swoich barkach wielką odpowiedzialność. Była przekonana, że wiedza, którą zdobyła, a była naprawdę wybitną studentką, może nie wystarczyć i niezbędna będzie tu ciężka praca. Zaangażowała się więc w ten projekt całą sobą. Pracowała bardzo intensywnie i niemal bez wytchnienia. Pracy poświęcała nie tylko wieczory, ale często, gęsto i całe weekendy. Bardzo szybko praca stała się wyłącznym elementem jej życia, przez co oddaliła się od przyjaciół, odsunęła życie rodzinne na później, zaniedbując także odpoczynek, rozrywki i swoje zdrowie. W takich sytuacjach życie szybko nam jednak przypomni, że mamy się realizować w wielu obszarach bo jesteśmy integralną częścią nie tylko systemu zawodowego, ale także rodzinnego i społecznego. Nasz organizm to także system, o który trzeba zadbać, by pozostała w zdrowiu i równowadze. Dlatego na drodze Bogny stanęła znana skądinąd z mediów Natasza, partnerka właściciela firmy. Dziewczyna piękna i z aspiracjami. Różniła się jednak od Bogny całym systemem odziedziczonych i przyswojonych przekonań, które kazały i pozwalały jej wierzyć, że wszystko jej się w życiu należy. Nie trzeba było długo czekać, by między tymi dwoma zaiskrzyło. Bogna Nataszy nie znosiła uważała, że jest głupia i roszczeniowa. Jednocześnie kontakt z Nataszą zmusił ją do weryfikacji swoich głębokich przekonań o tym, że tylko ciężką pracą i tak zwanym poziomem można coś w życiu osiągnąć. A zanegowanie tego, w co wierzymy, zawsze jest dla nas trudne. Tym mocniej boli, gdy oczekiwane efekty odbiegają od rzeczywistości. Najczęściej wówczas rzucamy się w wir pracy i jeszcze mocniej chcemy udowodnić, że to, w co wierzymy, jest prawdą i działa. Wszak na tym budowaliśmy dotychczasową tożsamość. Dlatego nie należy się dziwić, że w takich chwilach świat nam się wali i chcemy zrobić wszystko, by utrzymać dotychczasowy status quo. Życie jednak płynie. Nasza świadomość rośnie i niezależnie od naszej woli wychodzimy poza dotychczasowe ramy. A stając okoniem do tego naturalnego procesu, robi nam się bardziej niż niewygodnie. I tak oto Natasza przykładowo dzwoniła do bogny w środku nocy, żądając, by ta zamówiła jej pedikiózystkę. Potraficie sobie wyobrazić, jak bardzo bogny trafiał szlak, że ona, taka wykształcona poliglotka, nagle ma się stać słuszką dla w jej wyobrażeniu prymitywnej dziewuchy z silikonem w ustach i piersiach ale życie lubi nam dawać lekcje pokory. Jak nie odrobimy pierwszej, to druga nastąpi niechybnie i w wersji hardkorowej. I tak oto na raucie inauguracyjnym firmy kosmetycznej, na którą Bogni udało się skrzypnąć całą miejscową elitę, tak z sektora prywatnego, jak i państwowego, Natasza wjechała w nieistniejącej prawie miniuwie i z uszami króliczka Playboya na głowie. I tu Bogna naprawdę dostała zawału, bo Natasza nie tylko nie wzbudziła niesmaku, ale została niekwestionowaną gwiazdą eventu. Niestety to, czemu stawiamy opór, rośnie. Po to byśmy zobaczyli, w czym tkwi problem. Nie stawiać oporu w tym przypadku wcale nie znaczyłoby rozebrać się do Stanika i razem z Nataszą tańczyć na stole przed ambasadorami. A skoro tak, to o co chodziło? O przekonania właśnie. Bogna musiała przemyśleć, dlaczego zakłada, że taka plastikowa lala nie powinna zasługiwać na uznanie. To zaś wymagałoby od niej także nazwania po imieniu własnych emocji. Bogna zwyczajnie gardziła Nataszą. A pogarda zakłada, że ktoś jest gorszy, a ktoś lepszy. Trzeba więc odpowiedzieć sobie na pytanie skąd ta pogarda się wzięła i co ma wspólnego z kultem ciężkiej pracy. Przykładowo mogłoby się okazać, że ciążą na bognie systemowe lojalności wobec pańszczyźnianych przodków. Tylko w chwili, kiedy Bogna rozmontuje swoje emocje i przekonania, dopuści inne możliwości po prostu uzna cudzą drogę do sukcesu, nawet jeśli sama nie będzie chciała nią podążać. Z tą chwilą Natasza nie będzie już kuć bogny w oczy i wtedy dopiero życie przestanie podsyłać jej takie drażniące Nataszki. I tu pojawia się ów największy szkopuł. czy mamy zaakceptować, jak dalece, Coś, co w obiektywnym rozrachunku tak naprawdę wydaje się być szkodliwe, no bo niejedna matka nastolatki powie, że wolałaby, żeby jej córka za idolkę miała skłodowską, a nie świecącą na Instagramie dezabilem nataszę. Ale ponieważ teraz większość chce być jak natasza, to zaczyna nas otaczać kultura banalna. Trochę przypomina mi to XIX-wieczne ruchy, zmierzające do uwłaszczenia chłopstwa. To, co wówczas nie mieściło się prawie nikomu w głowie, dziś przyjmowane jest zupełnie normalnie. Trzeba było jednak kilku pokoleń, by warstwy nieoświecone mogły się rozwinąć. Zróbmy więc i taszą miejsce, mimo że nie jeden pomyśli, że z takimi wzorcami społecznymi na starość nie będziemy mieć jednego godnego zaufania lekarza. Myślę jednak, że tak katastroficznie na to nie trzeba patrzeć. Bo gdy tylko chłopom zrobiono miejsce, to sami, choć nie w mgnieniu oka, podźwignęli się. Tego samego spodziewać się można i tutaj. Popatrzmy choćby na Madonnę. Kontrowersyjna, rozwydrzona, prowokacyjna, bluźniercza. Jaka by nie była, jest daleka od ideału kobiety wykształconej i oddanej misji na rzecz ludzkości ale Madonna wygryzła sobie wyższe miejsce w systemie i proszę, już jej dzieci poszły do francuskich renomowanych szkół. W momencie, gdy wycofujemy się z przekonań, które de facto pozbawiają innych miejsca w systemie, to sami przestajemy być konfrontowani z przykrymi sytuacjami. Po drugie, stajemy się bardziej tolerancyjni i wyrozumiali dla samych siebie. A po trzecie, na zasadzie osmozy, stopniowo będzie następowała wymiana mądrości, ogłady i tego, co tak upragnione przez Bognę, odpowiedniego poziomu. I dodam, że wymiana ta działa w obie strony, ku obopólnym korzyściom. Bo to, czego Bogna może nauczyć się od Nataszy, to to, że życie dzieje się dla niej i wystarczy z uśmiechem wyciągnąć po nie ręce, Niekoniecznie ozdobione hybrydami i brokatem, ale nawet jeżeli tak się zdarzy, to nie przeszkoda. Niech radyjko dorota służy waszemu rozwojowi, a wy przysłuszcie się radyjku waszymi lajkami. Udostępniajcie, subskrybujcie i komentujcie. A teraz ustawcie się na dobre frekwencje i do usłyszenia. Tylko w radyku Dorota.